Moja misja trwa. To jest taki piękny kwiat, który myślę Polska dostaje w prezencie w pośmiertnym przesłaniu księdza Dolindo, który po raz pierwszy ujrzy światło dzienne. 23 lata po śmierci kapłan z Neapolu bowiem mówi te słowa: moja misja trwa. O tym oczywiście więcej w książce, zapraszam, żeby w to wejść. Jaka jest jego misja? Jaką misję powierzył w kapłańskie ręce mistyka Jezus? Bazylika świętego Jana na Lateranie to miejsce, w którym ojciec Dolindo spędza dużo czasu na medytacji przed Najświętszym Sakramentem. Wpatruje się w stół, przy którym Jezus po raz ostatni spotkał się na wieczerzy z apostołami. Ojciec Dolindo w 21 roku, czyli dokładnie 100 lat temu, bardzo często, kiedy jest tutaj w więzieniu, więziony przysłowiowo ojców pasjonistów, więzienie w Makao przy Bazylice Świętego Piotra już wtedy nie istnieje, dlatego ksiądz Dolindo przebywa zamknięty w przysłowiowym więzieniu ojców pasjonistów. Ksiądz Dolindo w 1912 roku, kiedy był więziony w Makao, tuż po wyjściu, mówi się, że był jednym z ostatnich więźniów, odmówił modlitwę nad tym budynkiem. Mniej więcej parafrazując powiedział: Boże, niech ten budynek zostanie zburzony, niech więcej nie przynosi wstydu kościołowi. I kiedy wrócił do Rzymu, po krótkim czasie budynku już właściwie nie było, właśnie zastał robotników, którzy rozbierali budynek. Podziękował wtedy Bogu, ewidentnie poczuł, że Pan Bóg wysłuchał jego potężnej kapłańskiej modlitwy. Tutaj na Lateran przychodzi bardzo często rozmyślać i modlić się. Ksiądz Dolindo, przebywając przez 9 miesięcy w 1921 roku właśnie tu u pasjonistów i na Lateranie, bije się jednak z bardzo dużymi pokusami. Pisze w autobiografii: wtedy demon najbardziej mnie kusił. Diabeł podpowiada mu między innymi takie zdania: i co, zostawili cię, po co ci to wszystko, widzisz, że nikt cię nie chce, nikt cię nie kocha, przestań się modlić, twoja modlitwa do niczego nie służy. Ksiądz Dolindo pisze w autobiografii, że przeżywa potworne męki i kuszenie, ma siebie samego dość, czuje swój smród, pot, nawet rozwalone i potargane buty. Całe życie właśnie chodzi w tych samych i w tej samej podartej sutannie. I wtedy pisze jedne z najpiękniejszych rozmyśleń o kapłaństwie. Pisze, że w takich sytuacjach kuszenia trzeba z całych sił skoncentrować się na Jezusie, przyjść przed Najświętszy Sakrament, nawet jeżeli trwa walka, a nawet wrócić do tak zwanego kapłańskiego taboru, wrócić do tego momentu przemienienia, przeistoczenia mężczyzny w kapłana, kiedy ofiaruje całe swoje życie. To tak jak jest z kryzysem w małżeństwie, wraca się zawsze do tych najpiękniejszych momentów, do początku. I ksiądz Dolindo taką receptę daje wszystkim kapłanom, także tym, których spotyka tutaj na ulicach Rzymu, którzy przeżywają różne kryzysy. W czasie jednego z spacerów, być może właśnie w tym miejscu, ksiądz Dolindo spotyka spowiednika świętej Dżemmy Galgani. Jest on pasjonistą. Ojciec Germano wtedy powie mu wstrząsające słowa. Otóż anioł świętej Dżemmy Galgani pewnego dnia w czasie wizji miał przekazać jej takie oto słowa, że nadchodzi powoli przemiana Kościoła. I ostateczną przemianę, ostateczne przyjście Chrystusa, powrót na ziemię, będzie przygotowany między innymi przez bardzo trudną i wyboistą drogę pewnego kapłana, który będzie skazany na wiele lat i odsunięty od ołtarza. Ojciec Germano mówi to prosto w twarz księdzu Dolindo. Obaj są bardzo poruszeni tym proroctwem. Ksiądz Dolindo czuje, że chodzi o jego drogę. Jego misja trwa, cały czas trwa. Mówi to w przesłaniu w pośmiertnym. Jego misja jest wybitnie skierowana na Kościół i jest to misja eucharystyczna i kapłańska. I być może dlatego tak długo toczą się niektóre rzeczy w sprawie procesu. Być może właśnie dopiero teraz, po ponad 50 latach od śmierci, ksiądz Dolindo jak taka perła zostaje wyłowiona i Pan Bóg rzuca taki wielki reflektor na niego. Zobaczcie na wierność i posłuszeństwo mojego syna, który tak ukochał mnie, Jezusa Eucharystycznego, odsunięto od ołtarza. Misja księdza Dolindo jeszcze się nie skończyła.